zastanawiacie się być może, dlaczego mówię o sobie w czasie przeszłym. Odpowiem wam, bo dawno już umarłem. Żyłem około 300 lat temu w Bielawie. Byłem zwyczajnym leśniczym, zawsze paradowałem w zielonym uniformie po lesie, stąd tak też mnie nazywano. Mój wygląd budził powszechną odrazę i wstręt, bo moja twarz była naznaczona licznymi szramami, bliznami odniesionymi w czasie bujek i awantur. Wszczynałem je bez najmniejszego zastanowienia, skąd czułem, że ludzie się mnie boją. Nie ukrywam. Największą przyjemność sprawiało mi pastwienie się nad bezbronnymi i słabymi. Na przykład dzieciom nie pozwalałem zbierać jagód, starcom chrustu, ziół i korzeni, a dziewkom, które chciały zebrać trochę trawy dla inwentarza, odbierałem sierpy. Niejedna łza popłynęła z mojego powodu. Sprawiedliwość szybko mi jednak dosięgła. Przechadzając się po lesie starym zwyczajem, spadłem ze skały i skręciłem kark. Po mojej śmierci okoliczna ludność odetchnęła z ulgą. Ale uwierzcie mi, ich radość była przedwczesna. Nie znalazłem spokoju w grobie. Przemieniwszy się w leśnego upiora, zacząłem przemierzać góry sobie wzdłuż i wszerz, siejąc popłoch i przerażenie. Nikt nie mógł znieść mojego wyglądu. Ktokolwiek znajdował się sam nocą w lesie, natychmiast słyszał moje upiorne krzyki: hej, hej, hop, hop! I natychmiast pojawiałem się na oczach nieszczęśników jako zjawa na białym koniu, w zielonym uniformie, z pokiereszowaną białą głową pod pachą. Biada temu, kto mnie wtedy zobaczy. Nie mogło to jednak trwać w nieskończoność. Kiedyś przybyła do Dzierżoniowa wędrowna trupa kuglarzy, o których fama głosiła, że od zaklęć uwalniać potrafi, nie zgorzej od egzorcystów. Usłyszawszy o tym, burmistrz dzierżoniowski kazał owych kuglarzy do ratusza przywołać, gdzie w obecności rajców sobie tam nagrodę przyobiecał za uwolnienie okolicy od mojego upiora. Najstarszy z kuglarzy, który dobrze arkana upiornych zjawisk znał, który ktoś nauczył z księgi Tajemnice Pedemontona, od razu wyłożył burmistrzowi, że zjawy to trupy strumien wychodzące i na dom nachodzące, krew wysysające, na ołtarz wchodzące i świece łamiące. Duchy bowiem obdarzone są życiem dwoistym. Pierwsze utraciwszy, drugiego w porze nocnej używają, niepokoją, szkodę wyczyniają w sprawach domowych, ale także i świętych. Ponadto duchy wychodzą z grobu przy świetle księżyca i tylko za śladem jego promieni mogą się poruszać. Kończąc uczony dyskurs, kuglarz dodał jeszcze, że razem z trupą musi się na cmentarz udać, grób mój otworzyć i głowę motyką odciąć. Odcięto między nogi położyć, a serce osikowym kołem przebić. Wtedy to dopiero okolica miała być uwolniona od mojego ducha. Nie wszystko jednak przewidzieli wybawcy gmin. Udali się na cmentarz. Grób mój otworzyli, a tam grób pusty. Wszyscy zebrani nad moją mogiłą zachodzili w głowę, jak to możliwe. Wtedy najstarszy z kuglarzy spojrzał w górę i krzyknął: zgiń, przepadnij, maro nieczysta! Bo ja, moi drodzy, siedziałem sobie wygodnie w wykuszu wieży kościelnej, pogwizdywałem i pomakiwałem nogami. Egzorcysta wnet do mnie rzecze: już my ci, stary, figle z głowy wybijemy! Mówiąc to, sięgnął po księgę Tajemnicę Pedemontona zwaną i znalazł odpowiednie miejsce, może zaklęcia szeptać i czary odprawiać pod kościelną wieżą.
Nagle czuję, stojąc na wieży, że nogi się pode mną uginają, a duch mój staje się bezwładny. Leciałem z wysoka, aż się w drewnianej skrzyni zatrzymałem. Oni szybko zamknęli za mną wieko i kredą znak krzyża poczynili. Tak skończyło się moje panowanie w górach sobich. Idąc z przełęczy jugowskiej na górę sobią, można tuż przy samym szczycie, po prawej ręce wśród omszałych świerków, ujrzeć tajemniczą, zwalistą skałę. Rzeknę wam w tajemnicy, że to do dziś jest mój grobowiec. Długo u was zabawiłem, więc wracam tam, by nikomu nie przyszło do głowy mnie szukać.